Cześć wszystkim. Dzisiaj znowu nietypowo, bo w swojej kuchni nietypowo, bo kulinarnie. Pokazuję, jak zrobić coś z niczego. No mówię tutaj o najzwyklejszym podpłomyku. Właściwie potrawie znanej już z czasów przedchrześcijańskich na naszych ziemiach. Wystarczy do tego zwykła pszenna mąka i gorąca woda. No i szczypta soli. Soli nie musicie brać, jeżeli nie lubicie. Także tutaj jak najbardziej możecie sobie w ten sposób pokombinować. Bardzo Was zachęcam do tego, tak? Bo tak jak wspomniałem na samym początku filmu, robimy coś z niczego. Czyli w sumie nie zużywamy też jakichś swoich potężnych zapasów. Wystarczy dosłownie szklanka mąki pszennej i pół szklanki gorącej wody i trochę mąki do podsypywania. I mamy coś takiego. Właśnie to mniej więcej tak powinno wyglądać. No, ja lubię mniej przepieczone, dlatego jest trochę blady, można bardziej. Dlaczego ja o tym mówię, dlaczego ja to pokazuję, dlaczego ja to nagrywam? Może, nie życzę oczywiście, ale może przyjść taka sytuacja, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji niedoboru różnego rodzaju produktów, bo może taka zaistnieć sytuacja, czasami wykonanie jakiegoś najprostszego dania z niczego może być na wagę złota i możemy nawet zagwarantować to, że nie będziemy po prostu najzwyczajniej w świecie chodzili głodni, tak? A takiego najprostszego podpłomyka można zrobić dosłownie wszędzie, tak? No ja teraz tego robię w domu na patelni. Ale jeżeli na przykład ktoś dysponuje piecem starego typu, co stoi na przeszkodzie, żeby takiego placka na rozgrzanej blasze położyć i go upiec? Na ognisku, jeżeli posiadamy jakiś kawałek blachy, możemy położyć i na takiej rozgrzanej dobrze blasze i też on wyjdzie, czy nawet na dobrze rozgrzanym płaskim kamieniu. Także tutaj możliwości jest naprawdę bardzo wiele, żeby właśnie takie najprostsze danie wykonać. I syte, bo całkiem sporo kalorii to ma. Tutaj mam taką najprostszą wersję tego podpłomyka, czyli sama mąka z wodą, ale jeżeli dysponujecie na przykład ziarnami czarnuszki, ziarnami sezamu, ziarnami słonecznika, tak, pestkami dyni możecie do ciasta dodać i wyjdzie Wam takie fajniejsze danie, a ugniatamy jak ciasto na pizzę. Dosłownie, tylko nie dodajemy drożdży. To jest po prostu placek bez drożdży, także jak najbardziej zachęcam Was do kombinowania. I tak jak mówię, danie jest bardzo proste. Można je wykonać dosłownie wszędzie, jeżeli dysponujemy właśnie jakimś kawałkiem blachy, kawałkiem patelni, ogniem, mąką i gorącą wodą. No i szczyptą soli, tak? Także w sytuacji na przykład kryzysowej, kiedy byśmy się musieli właśnie wyżywić i stworzyć, podkreślam po raz trzeci, coś z niczego, tak? No to tutaj mamy taką możliwość. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji, zachęcam do komentarzy, do polecania, zaglądania na mój kanał na Facebooku, który też jest od niedawna, także również zachęcam do polecania. No i na dziś to wszystko. No i smacznego.